Ród. Słowa Roty Marii Konopnickiej nic na aktualności nie tracą. Dziś w Warszawie przypominali o nich rolnicy, którzy na swej ziemi, polskiej ziemi, będą stać do końca. Interes narodowy wymaga, by w godzinie próby, nawet wobec prowokacji, gazu i pałek, stanąć z nimi ramię w ramię. Tak nam dopomóż Bóg. Rafał Patyra, Ekspres Republiki. Jedziemy. Pobicia pałkami policyjnymi, oblanie gazem łzawiącym i aresztowania. Tak państwo Donalda Tuska przywitało w Warszawie polskich rolników. Sam premier nie znalazł dla nich czasu. Przed Sejmem czekały na nich uśmiechnięte barierki. Nie tylko rolnicy, polskich producentów żywności wspierają inne grupy społeczne. Związkowcy z Solidarności, leśnicy, górnicy, myśliwi, a nawet kibice. Wszyscy wiedzą, że Europejski Zielony Ład to kłopoty dla zwykłych ludzi w Polsce i w Europie. Wojna w koalicji rządowej, Trzecia Droga i jej marszałek rotacyjny zablokowali projekty liberalizujące aborcję. Wrócą dopiero po wyborach samorządowych. Lewica jest wściekła i nazywa Szymona Hołownię tchórzem. Super wtorek wyborczy w Stanach Zjednoczonych dla Donalda Trumpa i Joe Bidena. Obaj są już prawie pewni nominacji swoich partii w wyborach prezydenckich. Tylko w jednym dniu zgarnęli większość głosów z kilkunastu stanów. Polscy rolnicy się nie poddają. Wrócili do Warszawy, by zawalczyć o swój byt. Jeżeli rząd nie będzie nas bronił, to przepadniemy, mówił w czasie wystąpienia jeden z liderów strajku. Premier Donald Tusk nie znalazł czasu dla rolników. Wolne miejsca w kalendarzu ma dopiero w sobotę. W trakcie demonstracji doszło do brutalnej interwencji policji. Policja użyła siły wobec protestujących przed Sejmem. Słychać było strzały. Wśród rolników są ranni. Wszystko na oczach naszego dziennikarza. Prowokacja policji, która użyła środków przymusu bezpośredniego wobec protestujących rolników. Użyła gazu łzawiącego wobec ludzi, którzy stali tutaj obok, koło mnie. Tak dzisiaj wygląda uśmiechnięta Polska koalicji 13 grudnia rządu Donalda Tuska. W strajku rolników w Warszawie mogło wziąć udział ponad 150 tysięcy osób. Słyszymy zapowiedzi rządu o spotkaniach, może w sobotę, może kiedyś indziej i tak dalej. Nas interesują konkretne rozmowy z konkretnymi ludźmi. Rolnicy sprzeciwiają się zalewowi europejskich rynków produktami rolnymi z Ukrainy oraz forsowanej przez Komisję Europejską polityce Zielonego Ładu. To jest zabicie naszego polskiego rolnictwa, które produkuje najbardziej zdrową żywność w Europie, o ile nie na świecie. Części z rolników policja zablokowała wjazd do stolicy. W Warszawie jest zakaz jeżdżenia traktorami, wjazdu traktorów na teren centrum, więc policja będzie przestrzegać prawa. I tak nas ignorują i tak. Mi się zdaje, że chyba będzie trzeba użyć, będą rolnicy chyba siły. W proteście rolników biorą udział nie tylko polscy producenci żywności, ale i inne grupy społeczne. A no właśnie, w trakcie protestu rolnicy nie byli sami. Ramię w ramię szli z nimi górnicy, leśnicy i myśliwi. Bo jak mówią, można żyć bez polityków, ale nie można przetrwać bez rolników. To oni gwarantują jedzenie, niezbędne do życia. Trwa bunt rolników. Tysiące traktorów wyjechało na drogi w całej Polsce. Rolników w proteście wspierają inne grupy społeczne. Górnicy, związkowcy z Solidarności, ale nie tylko. Będziemy walczyć! Jest pan gotów do walki? To cały czas! Do tego strajku przyłączyły się też inne grupy zawodowi kierowcy, którzy są razem z rolnikami. Do protestów rolników masowo dołączyli również myśliwi. Jesteśmy z rolnikami zawsze, w doli i niedoli, dlatego że jesteśmy z nimi na co dzień. Oni też dbają o nasz interes, też bronią naszych pól. Rolników poparli nawet kibice. Wszyscy protestujący nie wierzą koalicji 13 grudnia. Przypuszczam, że nic to na rządzących nie zrobi. Jak to premier mówił, Donald wszystko mogę, to teraz Donald wszystko nie mogę. Rolnicy wraz ze sprzymierzeńcami zapowiadają kolejne protesty. Wojna w koalicji 13 grudnia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że wszystkie projekty ułatwiające dostęp do aborcji będą procedowane dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych. Lewica zarzuca mu tchórzostwo. Sprawa aborcji podzieliła koalicję rządzącą. Wszystko dzieje się raptem po niespełna 3 miesiącach od przejęcia władzy. Podjąłem decyzję, żeby te projekty dotyczące prawa aborcyjnego były procedowane w Sejmie i były procedowane w niedalekim terminie, ale jednak tuż po pierwszej turze wyborów. Czyli 11 kwietnia. Na znak protestu politycy lewicy poszli do Sejmu cali na czarno. Po pierwszej turze
panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ujawnił, jak marszałek Sejmu tłumaczył decyzję na konwencie seniorów. Marszałek Hołownia swoje działanie uzasadnił tym, że jego zdaniem te projekty teraz upadną przed wyborami, bo posłowie nie będą się chcieli narazić proboszczom. Tak mniej więcej to zabrzmiało. Koalicja 13 grudnia jest podzielona. Oburzenia decyzją Szymona Hołowni nie kryje również Platforma Obywatelska. W jego obronie stanął natomiast PSL. Ważą się losy VAT-u na żywność. Premier Donald Tusk chce podniesienia stawki tego podatku z zerowej do 5%. Zostawimy kwestię VAT-u na żywność na tym poziomie, który był przed tym wybuchem inflacji. I będziemy obserwowali, co się dalej z tym dzieje. Decyzja ma zapaść do końca tygodnia. Jeśli tak się stanie, można spodziewać się wyższych cen żywności w sklepach. Rząd Donalda Tuska przed szybkich zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Do Sejmu trafiła uchwała w tej sprawie. Jej skutkiem może być weryfikacja niektórych orzeczeń Trybunału, które zostały wydane w ostatnich latach. Wśród wyroków, które choć formalnie mają być unieważnione, może być na przykład wyrok z 4 lipca 2023 roku, obalający jeden z przepisów ustawy o podatku od nieruchomości. Dotyczył on konkretnie opodatkowania budowli wykorzystywanych w biznesie. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niejasny przepis, który od wielu lat powodował spory podatników z gminami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości. Oznacza chaos. Kłótnie z prezydentem. Przecież Tusk powiedział wobec naszego prezydenta, cytując niby słowa wiersza, groził mu powieszeniem na sznurze. Jak dodał były premier, jedynym efektem szybkich zmian w Trybunale Konstytucyjnym będzie dezorganizacja wymiaru sprawiedliwości. Za nami super wtorek w Stanach Zjednoczonych. To jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych na amerykańskiej scenie. Prawybory dwóch największych partii równocześnie w kilkunastu stanach nie przyniosły zaskoczenia. Donald Trump i Joe Biden są coraz bliżej nominacji. Super wtorek to ważny dzień dla kandydatów i ich wyborców. W 16 stanach głosowali sympatycy Partii Demokratycznej. W 15 rozstrzygniętych prawyborach wybrano Joe Bidena. Spójrzcie na moje wyniki sondażowe. Wygrałem 5 ostatnich z nich. Republikanie głosowali w 15 stanach, w 12 rozstrzygniętych prawyborach wygrał Donald Trump. Dziękuję bardzo. Nazywają ten dzień super wtorkiem. To wielki dzień. Wygramy te wybory, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Prawybory bez zaskoczeń. Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie Amerykanie będą wybierać między Trumpem a Bidenem. Historyczny moment dla Szwecji. Nowy prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał zgodę na przystąpienie tego kraju do NATO. Przed tygodniem taką zgodę wydał węgierski parlament. Węgry były ostatnim krajem, który miał ratyfikować członkostwo Szwecji w sojuszu. Dotychczas neutralna Szwecja wystąpiła o przyjęcie do NATO po agresji Rosji na Ukrainę. Czekała na tę chwilę 2 lata. Szwecja będzie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy zbierają żniwo polityki Zielonego Ładu. Władze chcą zlikwidować obóz lewicowo-ekstremistycznej grupy znajdujący się w miejscowości Grünheide w Brandenburgii. Do tej pory był on tolerowany, ale miarka się przebrała, gdy 100 członków grupy w proteście przeciwko rozbudowie fabryki Tesli podpaliło słup energetyczny. Pożar uszkodził linię wysokiego napięcia, pozbawiając prądu nie tylko fabrykę, ale też miejscowość Erkner i część Berlina. Tesla szacuje, że straty są 9-cyfrowe. To drzewko powinno wydać wyjątkowe owoce. W ogrodach watykańskich zasadzono jabłoń upamiętniającą błogosławionego Józefa Ulme. Gospodarz z Markowej wraz z całą rodziną został zamordowany za ukrywanie Żydów. Dziś Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Papież Franciszek pozdrowił polską delegację przybyłą do Watykanu w związku z przypadającą w marcu 80. rocznicą śmierci błogosławionej rodziny Ulmów. Po audiencji w ogrodach watykańskich odbyła się ceremonia posadzenia jabłonki zaszczepionej przez błogosławionego Józefa Ulme. W liście do zebranych prezydent Andrzej Duda przywołał słowa świętego Jana Pawła II, że zło nie będzie miało ostatniego słowa. Prezydent napisał też o rodzinie Ulmów, że historia tego męczeństwa przejmuje grozą, ale jest to przede wszystkim opowieść o miłości przezwyciężającej strach. Kierownice. W Ekspresie Republiki powiemy o specjalnej akcji skierowanej do użytkowników dróg. Pokażemy także nietypowe górskie zwierzęta. W Tatrach zadomowiły się kangury. Będziemy także skakać po innych ciekawych tematach. Sprawca napadów na apteki we Wrocławiu poszukiwany. Napastnik groził nożem farmaceutom i żądał pieniędzy. Policja prosi o pomoc w ujęciu bandyty. Powódź w brazylijskim stanie Acre. Ponad 11 tysięcy osób straciło domy lub zostało ewakuowanych. Jest niekwestionowanym królem puszczy. Teraz ma szansę stać się królem futbolu. W Ekspresie Republiki odbijamy piłeczkę i zaglądamy na trening Jara, czyli lwa azjatyckiego. Postępowanie prokuratury wojskowej w sprawie wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Przypominamy, wczoraj dwóch żołnierzy zostało przejechanych przez pojazd gąsienicowy.
Do tragicznego zdarzenia doszło podczas cofania pojazdu. Obaj poszkodowani to żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jestem myślami i modlitwą z ich rodzinami oraz bliskimi. Łączę się w żalu z najbliższymi zmarłego. Chylę czoła przed oddaniem, z jakim polscy żołnierze służą bezpieczeństwu państwa i obywateli, także w czasach pokoju. Wyrazy współczucia i kondolencje. Chciałbym również wesprzeć tych wszystkich, którzy dzisiaj mają właśnie takie trudne chwile, trudny moment. Wypadek nie miał związku z natowskimi ćwiczeniami Dragon 24. Każdy ma jakąś pasję, a pasją mężczyzny, którego zarejestrowały kamery na tym nagraniu, jest wykradanie pieniędzy. Co ciekawe, antybohater filmu napadał tylko na apteki, wchodził do środka ze śrubokrętem lub nożem i żądał od farmaceutek wydania gotówki z kas fiskalnych. Policjanci z komisariatu Wrocław Stare Miasto, którzy prowadzą śledztwo w sprawie 4 kradzieży w aptekach, proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości tego pacjenta. Skrzyżowanie ulica Snyka i Grodgera w Rzeszowie. Ułamek sekundy dzielił kobietę i jej kilkuletnie dziecko od uderzenia jadącego z impetem samochodu. Na nagraniu widać, że kierujący mają czerwone światła, a piesi zielone. Policjanci szukają kierowcy, który zignorował sygnalizację świetlną. Jeśli go znajdą, grożą mu bardzo poważne konsekwencje prawne. Nietypowa akcja bydgoskiej policji. Zatrzymali oni 2 mężczyzn, którzy przy ulicy Długiej wyrwali tablicę z numerem tramwaju. Po otrzymaniu zgłoszenia do operatora monitoringu Straży Miejskiej funkcjonariusze przyjechali na miejsce i na jednej z pobliskich ulic zauważyli 3 mężczyzn, wśród nich trzymającego wyrwaną wcześniej tablicę. Straty, jakie powstały w wyniku incydentu, to nieco ponad 2000 zł. Mężczyźni usłyszeli już zarzut zniszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi im nawet kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowco, skup się i jedź bezpiecznie. Komenda Główna Policji prowadzi akcję Łapki na kierownicę. Funkcjonariusze przypominają, że jazda z telefonem w dłoni znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Nawet kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Akcja potrwa do końca marca. Prosimy nie dzwonić w tej sprawie do znajomych w trakcie jazdy. To opowieść o silnej kobiecie, która żyła tak jak chciała i szła przez życie z humorem. Podczas spektaklu poznajemy życie artystów w kabaretach i rewiach Warszawy, tej międzywojennej, ale także okupowanej i powojennej. Teatr Syrena w Warszawie zaprasza na musical Piplaja, zainspirowany postacią Stefanii Grodzieńskiej, królowej polskiej satyry. Głowa Stefanii wygląda jak Warszawa lat 30. Stefania Grodzieńska była silną kobietą, która kroczyła po wielu ścieżkach kariery i nigdy nie dała się zaszufladkować. Przeżyła wojnę, warszawskie getto, ale poczucie humoru i dystans do siebie pomagały jej przetrwać najtrudniejsze chwile. Piplaja była nominowana do teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury w kategorii Najlepszy spektakl, a Natalia Kujawa za rolę Stefanii Grodzieńskiej otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza wokalista musicalowa. Musical można obejrzeć od piątku do niedzieli w Teatrze Syrena. Pokazy filmowe, wystawy, warsztaty z twórcami i koncerty to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy festiwalu Underground Independent w Białymstoku. Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie okazji do nowych odkryć, inspirujących spotkań i nostalgicznych wspominek. Impreza odbędzie się od 14 do 17 marca w kinie Forum i Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. A na koniec zapraszamy do kina. Film 4 córki w reżyserii Kuter Benhania porusza problem przemocy i traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Reżyserka zdecydowała się na niecodzienny eksperyment. Zacierając granicę między dokumentem a fikcją, wprowadziła na plan 2 aktorki. Zastępują one 2 nieobecne córki tunezyjskiej matki, Olfy, które dołączyły do ISIS. Produkcja trafi do polskich kin 15 marca. O rodzinie Ulmów już w Ekspresie Republiki było, ale do dobrych wzorców warto wracać. Zwłaszcza, że jest konkretny powód, a wszystko wytłumaczy Marcin Bąk. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, jak powiada Ewangelia według świętego Mateusza. Ważne słowa. 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Sprawiedliwych. Jest to nawiązanie do nadawanego w Izraelu tytułu Sprawiedliwych wśród narodów świata. Ludzi, którzy nieraz z narażeniem życia ratowali życie innych i przeciwstawiali się brutalnej, totalitarnej władzy. Wciąż warto o tym przypominać i wciąż warto przypominać, że wśród tych sprawiedliwych z czasów II wojny najwięcej jest Polaków. Tu u nas za pomoc Żydom płacono najwyższą cenę. Tylko u nas za pomoc mordowano całe rodziny, jak choćby rodzinę Ulmów. Pogodowego Armagedonu w Ameryce Południowej ciąg dalszy. Ludzie od wielu dni zmagają się tam ze skutkami katastrof naturalnych. Teraz przyszedł czas na Brazylię. Ulewne opady deszczu w północno-zachodniej Brazylii sieją zniszczenie. Wiele domów zostało podtopionych, a ulice zamieniły się w potoki. Poziom wody w rzece Akr podniósł się do nieodnotowanych od dawna 20 metrów. Kataklizmem dotkniętych zostało 100 tysięcy mieszkańców stanu o tej nazwie. 19 z 22 gmin jest w stanie sytuacji kryzysowej z powodu powodzi. Na miejsce dociera pomoc humanitarna. Po raz pierwszy od początku wojny Izraela z Hamasem pomoc humanitarna dociera do Strefy Gazy drogą morską. Przekazują ją Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z kolei francuska armia wysyła racje żywnościowe z
zrzutami z samolotów transportowych. W ten sam sposób pomagają Stany Zjednoczone i Jordania. Do tej pory do Strefy Gazy dostarczono 37 tysięcy posiłków. Jednak żaden z tych sposobów nie zastąpi pomocy humanitarnej wysyłanej drogą lądową. Na tę chwilę jest to niemożliwe. Rozpoczął się największy proces o korupcję w historii Wietnamu. O oszustwo finansowe oskarżonych jest ponad 90 osób. Skradziono 12,5 miliarda dolarów, które za pomocą firm słupów wyprowadzono z jednego z tamtejszych banków w latach 2018-2022. Głównej oskarżonej, Trong Mai Lan, tak zwanej królowej rynku nieruchomości, grozi nawet kara śmierci. W procesie wezmą udział tysiące świadków i 200 prawników. Proces jest początkiem kampanii antykorupcyjnej. W jej wyniku wiele wysoko postawionych osób zostało aresztowanych. Wśród nich były prezydent Wo Wang Tong. Niemiecka gospodarka przeżywa krach na rynku nieruchomości. Tak źle nie było od ponad 20 lat. Ceny mieszkań spadły o prawie 10% w ciągu roku. To największy spadek od momentu zbierania oficjalnych statystyk, czyli od 2000 roku. Mechanizm był prosty. Niskie wcześniej stopy procentowe napędzały boom na rynku nieruchomości i gwałtowny wzrost w ostatnich miesiącach i rosnące koszty budowy doprowadziły wielu deweloperów do niewypłacalności. Sprzedaż zamarła, a ceny wciąż spadają. Eksperci mówią wprost, że pękła bańka w sektorze budowlanym. Na Politechnice Białostockiej nauka nie idzie w las. Dowodem uruchomienie laboratorium elektronicznej aparatury medycznej. Placówka będzie kształcić przyszłych studentów inżynierii biomedycznej, a chętnych do zgłębiania wiedzy nie brakuje. Wiedza idzie w parze z praktyką, dlatego studenci zdobędą tu cenną wiedzę z obsługi urządzeń anestezjologicznych i serwisu technicznego. W nowo otwartym laboratorium znalazło się stanowisko ojomowe. Respirator służy do wentylacji nieinwazyjnej, kardiomonitor do pomiaru ciśnienia, a pompy infuzyjne do podawania leków i pokarmu pacjentom. Uczelnia ma w planach doszkalanie również kadry medycznej, a zdobyte w laboratorium doświadczenie przyniesie owoce w przyszłości. Lubią zarówno tradycje, jak i zmiany. Są przepiękne, mało wrażliwe na zimno, a ich wielkie kwiaty w atrakcyjnych kolorach pasują do każdego wnętrza. Mowa tu o Hipeastrum. Ich nowe odmiany pojawiły się dzięki współpracy natury z człowiekiem, a konkretnie z naukowcami ze stołecznej SGGW. Wśród nowych odmian Hipeastrum są gerwazy, galaksy, diamond i spider. Panowie, warto o nich pamiętać 8 marca. Politechnika Krakowska i Polski Związek Narciarski rozpoczynają współpracę wysokich lotów. Wiatr i związane z nim wyzwania to przecież jedno z kilku wspólnych zainteresowań naukowców i sztabów trenerskich. Cel to jeszcze dalsze skoki polskich zawodników i jeszcze większe sukcesy na skoczniach. Będzie to możliwe dzięki wiedzy zespołu Laboratorium Inżynierii Wiatrowej i jednego z niewielu na świecie, Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Życzymy tylko dalekich lotów. W słowackich Tatrach na dobre zadomowili się niespotykani wcześniej mieszkańcy. Dwa kangury, prawdopodobnie są to uciekinierzy z prywatnej hodowli. Nikt jednak nie spodziewał się, że kangury przeżyją zimę w Tatrach. Teraz odwiedzają turystów na stoku narciarskim w liptowskim Mikulaszu. Po słowackiej stronie gór trwa dyskusja, czy schwytać kangury, czy pozwolić im żyć na swój sposób. A mówią, że tylko koty chadzają własnymi ścieżkami. Lwy również mają swojego zwierzęcego Erasmusa i mogą podróżować po świecie. To Jaro, nowy lew indyjski w krakowskim zoo, który przyjechał tam z czeskiej Ostrawy. Na wolności ten majestatyczny kot jest zagrożony. Tylko kilkaset osobników żyje w jednym miejscu na świecie. Dlatego utrzymanie populacji tego gatunku jest wyzwaniem. Jednak jak widać, Jaro daje sobie radę. Jak to król, jest królem strzelców i nawet Lewandowski może się od niego uczyć. Lwią część Ekspresu Republiki wypełnią teraz pogodowe mapy. Na razie będzie chłodniej, dopiero w weekend temperatura pójdzie w górę. Jutro mieszkańcy Torunia mogą spodziewać się przyjemnie wiosennej aury. Termometry wskażą 7 stopni, ale przez cały dzień będzie za to jasno świeciło słońce. W Jeleniej Górze chłodniej, 5 stopni. Od rana na niebie będą pojawiać się chmury, choć padać nie powinno. Biometr korzystnie wpłynie tam na nasze samopoczucie. Za to w Sanoku przydadzą się ciepłe kurtki i parasole. Na termometrach zaledwie 4 stopnie. Uczucie chłodu spotęguje deszcz, duże zachmurzenie i silne podmuchy wiatru. Wiatr zmian na razie nie zdmuchnął Tomasa Tuchela, choć to kwestia czasu. Na razie prowadzony przez niego Bayern Monachium uciekł spod topora, ograł Lazio Rzym 3-0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wieczorem o postawienie kropki nad i postarają się dwaj wielcy kandydaci do tytułu – Manchester City i Real Madrid. Gnębieni kryzysem Bawarczycy rozegrali jedno z najlepszych spotkań w sezonie i zmietli dzielnie walczących Rzymian. Bohaterem mistrzów Niemiec został ich supernapastnik Harry Kane, który ustrzelił dublet. Dwoma bramkami popisał się także Kylian Mbappe, a jego PSG ograło Real Sociedad 2-1 i przypieczętowało promocję do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Bardzo bliscy ćwierćfinału rozgrywek są broniący tytułu piłkarze Manchesteru City. Obywatele ograli FC Kopenhagę Kamila Grabary 3-1 i zdaje się, że tylko kataklizm może odebrać im awans. W piłce nożnej wszystko może
może się zdarzyć i trzeba mieć tego świadomość. Mam duży szacunek do naszego rywala, szczególnie za sposób, w jaki potrafi się bronić. Nie pamiętam jego nazwiska, ale podoba mi się gra ich bramkarza. Zwróciłem na niego największą uwagę. Skromniejszej zaliczki u siebie bronić będzie Real Madryt, który w pierwszym starciu pokonał RB Lipsk 1-0. Los Blancos są oczywiście faworytem, ale nie wiadomo, jak na drużynę wpłyną dzisiejsze informacje hiszpańskiej prokuratury, która oskarżyła ich trenera Carlo Ancelottiego o oszustwa podatkowe i zażądała dla niego blisko 5 lat więzienia. Iga Świątek i Hubert Hurkacz na ćwierćfinale zakończyli zmagania w pokazowym turnieju Eisenhower Cup. Polscy singliści ulegli parze Stefanos Tsitsipas Paula Badosa, zdobywając w meczu zaledwie 2 punkty. Na szczęście była to tylko rozgrzewka przed główną rywalizacją w Indian Wells, która ruszy już dziś. Simona Halep może odetchnąć z ulgą. Byłej liderce światowych list skrócono dyskwalifikację za użycie niedozwolonej substancji uznawanej za doping. Jej proces trwał od zakończenia US Open w 2022 roku. Tenisistka może teraz w każdej chwili wrócić do gry. Dom wolnego słowa, w którym mieszka także Telewizja Republika, jest po to, by można było bez cenzury wypowiadać słowa prawdy, nierzadko gorzkiej. Dziś tej goryczy jest szczególnie dużo. Rolnicy przyjechali do stolicy rozmawiać, ale zamiast widzenia z premierem Donaldem Tuskiem zorganizowano im spotkanie z policyjną pałką. Byliśmy pod kancelarią premiera i też trzeba tutaj powiedzieć, jak zostaliśmy upokorzeni. Wchodząc do pana premiera, składając petycję z rolnikami, byliśmy przyjęci w przedsionku. Przyszły dwie panie urzędniczki, które powiedziały, że pan premier nie ma czasu dla rolników, jest bardzo zajęty, gdzie za oknem jest bardzo duża demonstracja. Przyjechali ludzie z całego kraju i pani powiedziała, że no niestety, ale tylko ona może to przyjąć. No zostawiliśmy tą petycję, ale to jest gardzenie polskim rolnikiem. Premier polskiego rządu, który nie ma czasu dla Polaków, a polskim rolnikiem wręcz gardzi. No, niebywałe. Historia z pewnością mu tego nie zapomni. Do zobaczenia.